rozmawiamy o Wiśle, a tak naprawdę prawdziwe pieniądze to robili ludzie z Krakowi. To jest niewyobrażalne, jakie oni zarabiali pieniądze na tych narkotykach. Tutaj do Polski zjeżdżały praktycznie co miesiąc narkotyki warte 1,5 miliona euro. Opowiadał mi jeden z ludzi, który zna tych braci i był właśnie w domu u Magdy, u innych braci. Tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co mają z tymi pieniędzmi zrobić. Po prostu pieniądze stały na paletach. W Polsce chyba nie ma bardziej znanej wojny na tle kibicowskim niż ta krakowska. I nie mówię tutaj o obrzucaniu się inwektywami podczas derbowych spotkań, o obcinaniu kończyn, brutalnych pobiciach czy morderstwach. Kilkunastu brutalnych zbrodniach z flagą ukochanego klubu w tle, gdzie wiele ofiar z tymi barwami nie miała nawet nic wspólnego. W tym materiale postaram się przybliżyć historię tego legendarnego konfliktu, opowiedzieć o jego najważniejszych postaciach i wydarzeniach. To będzie opowieść od brutalnego metala do wyjątkowo pięknej Magdaleny K. Zaczynajmy historię Krakowi. Gdyby spersonifikować Polskę przełomu systemów, byłaby bezrobotnym dwudziestolatkiem z robotniczej dzielnicy, bez perspektyw, w kurtce typu flag. Z jednej strony ludzie dostawali wolność, którą do tej pory mogli oglądać jedynie na fotografiach czy filmach, jeśli te przedostały się za żelazną kurtynę, z drugiej zaś krajobraz po burzy, gdzie dorabiali się ci najbardziej cwani, a cała reszta żyła na skraju ubóstwa. Naturalną konsekwencją takiej rzeczywistości była narastająca fala przemocy i agresji. Marsze milczenia były w zasadzie stałym elementem przekazów telewizyjnych i prasowych. W takich warunkach, w robotniczych dzielnicach, w odrapanych bramach, starych kamienicach i na osiedlach wśród bloków z wielkiej płyty będą powstawać w naszym kraju zorganizowane grupy kibicowskie, które z czasem, przynajmniej w jakiejś części, staną się grupami przestępczymi. Najpierw pod rządami tzw. miastowych, by z czasem stać się zupełnie niezależnymi, wyjątkowo groźnymi i brutalnymi gangami, obstawiającymi bramki, wymuszającymi haracze, handlującymi narkotykami, nawet na międzynarodową skalę. To wszystko rodziło się przy nieudolnej i biernej postawie policji, która była zbyt zajęta zastanawianiem się, czy przydział paliwa starczy do pierwszego. Wydaje się, że w naszym rodzimym ruchu kibicowskim wydarzeniem, po którym to wszystko dość mocno rozkwitło, był mecz Polska-Anglia z 29 maja 1993 roku. Prosimy o zachowanie spokoju na widowni, o kulturalny, spokojny odbiór piłkarskiego widowiska, jakim jest mecz. Nie wiem, po co ci ludzie przychodzą na stadiony. Nasi reprezentanci, występujący wtedy w koszulkach drużyny Hamburger SV z naszytym orłem, otarli się o zwycięstwo, tylko remisując z synami Albionu. Do dziś można westchnąć, gdyby Marek Jezus Maria Leśniak trafił. Leśniak i Walker. I do końca, do końca. Szansa! O Jezus Maria! Jak to było możliwe? Mimo wszystko, po latach, ważniejsze od tego, co wydarzyło się na boisku, jest to, co działo się na trybunach i ulicach. Na stadionie oficjalnie zasiadło 65 tysięcy ludzi i przez całe spotkanie trwały regularne bitwy pomiędzy kibicami a policją. Dzisiaj w reportażach TVP pokazuje, jak to kibice uciekają przed policją. Ale spokojnie, można znaleźć nagrania, że bywało również odwrotnie. Dla naszej historii jednak ważniejsze jest to, co wydarzyło się jeszcze przed spotkaniem. Teoretycznie kibice różnych klubów zawarli rozejm, jednak jak podaje lektor archiwalnego nagrania, był to rozejm pozorny. Andrzej Kujawa, kibic Pogoni Szczecin, wraz z kompanami pili piwo w jednym z barów. W końcu nadszedł czas, aby udać się na stadion. Panowie wsiedli do tramwaju. Wkrótce do tego samego pojazdu wsiadła grupa kibiców z Krakowa. Po krótkiej wymianie zdań rozpoczęła się bójka. Kibice z Krakowa, mimo znaczącej przewagi liczebnej, podobno nie mogli sobie poradzić. Wtedy pojawiło się kilka noży. Właśnie w taki sposób przed meczem Polska-Anglia życie straci Andrzej Kujawa, pseudonim Faraon, 20-letni kibic ze Szczecina. Jego kompan zostanie raniony w rękę. W sprawie Faraona najprawdopodobniej do sprawy zatrzymany był m.in. Metal. Ostatecznie nie został skazany, jednak warto zatrzymać się na tej postaci, bo ona w dziejach kibiców Krakowi bez dwóch zdań ma swoje miejsce w historii.
Krakowia pod wodzą Metala, czyli Roberta M., była jedną z pierwszych zorganizowanych ekip, jeśli chodzi o sprawy kibolskie, ale również o działalność przestępczą. Na początku lat 90. stworzył groźną brygadę wraz z grupą skinheadów. Co ciekawe, sam Metal, zanim jeszcze stał się numerem 1 w Krakowie, był kontrolerem biletów krakowskiego MPK, czyli bardziej kolokwialnie, był po prostu kanarem. Podobno później bardzo wstydził się tego epizodu w swoim życiu, ten jednak miał swoje konsekwencje, kiedy Metal trafił do więzienia. Jako były kanar, nie mógł należeć do subkultury ludzi grypsujących. Osoba wykonująca taki zawód musi wystawiać mandaty, a czasem nawet wzywać policję, co absolutnie kłóci się z kodeksem więziennym subkultury. Krakowie najprawdopodobniej była także prekursorem nadawania swojej ekipie przydomków. Wtedy nikt jeszcze tego nie robił. Nazwy, jakimi się posługiwali, to Hycle, Duck Hunters, Łowcy Psów. Używali tych nazw na swoich flagach, szalikach czy napisach na murze, co z pewnością zwiększało poczucie przynależności oraz lojalność członków. W końcu oficjalnie nazwali się jako Anty-Wisła. No i wreszcie to Krakowie jako pierwsza zaczęła używać broni, wtedy jeszcze nie osławionych maczet, a noży. Choć na początku złapanych wrogów dźgano tylko w pośladek. Poza nieszczęśliwym zdarzeniem w Chorzowie, nikt nikogo nie chciał pozbawiać życia. Oczywiście zdarzało się, że ostrze trafiło w nogę czy biodro, jednak dość restrykcyjnie starano się przestrzegać zasady o ranieniu tylko w pośladek. Grupa kiboli Wisły, która przyjęła nazwę Dragons, była słaba, źle zorganizowana i nie miała szans w starciach ze znienawidzoną, brutalną i absolutnie bezwzględną Krakowią. Szarksi powstaną dopiero wiele lat później i dopiero wtedy siły zaczną się równoważyć, więc na początku lat 90. to Krakowia absolutnie rządziła w mieście. Jeśli chodzi o arenę krajową, to klub piłkarski Krakowia grał dopiero na trzecim poziomie rozgrywkowym, więc chuligani tej drużyny nie mieli zbyt wielu okazji do starć z czołowymi ekipami w kraju. Choć często gościnnie uczestniczyli w zdarzeniach, w których brał udział Lech czy Arka, jak wiadomo do dziś, te trzy kluby mają tak zwaną zgodę. Jednak nie przywiązywałbym wagi do roli krakowskich kibiców na arenie krajowej. Ich głównym zajęciem od samego początku było ganianie rywali zza błoni. Kibice Krakowi nawet w swoim hymnie mają wers. Nigdy nie zajdę na psy. Jest to najgłośniej śpiewany moment przed każdym meczem. Śpiewają go nawet rodzice z dziećmi. Co ciekawe, to Metal musiał mieć naprawdę silną pozycję. Często można było go spotkać pod stadionem Wisły na ulicy Reymonta, gdzie na oczach śmiertelnych wrogów rozprowadzał bilety po zawyżonej cenie jako konik. Oczywiście przez nikogo nie nękany. O jego pozycji może również świadczyć wydarzenie z 1999 roku, kiedy Hutnik Kraków mierzył się z drużyną z Wrocławia. Kibice ze Śląska wspierani byli przez swoich kolegów z Wisły, co nie przeszkadzało Metalowi przechadzać się po stadionie, a jedyną reakcją wrogów zza błoni było nałożenie kominiarek, aby przywódca przeciwnej ekipy ich nie rozpoznał. Jednak Krakowia to przede wszystkim zorganizowana grupa handlująca narkotykami. Oczywiście przewaga na polu kibicowskim przekładała się na to, że właśnie oni przejęli lokalny rynek i nie tylko lokalny. Zgoda z Arką Gdynia i Lechem Poznań również dotyczyła działań przestępczych w tym konkretnym segmencie, a środki odurzające trafiały poza tymi trzema miastami do Jasła, Nowego Sącza, Tychów, Mielca czy Kielc. Jako ciekawostkę nadmienię, że Metal kiedyś u swoich przyjaciół z Amsterdamu zamówił kilkaset tysięcy tabletek z emblematem Anty-Wisła, które były rozprowadzane po Krakowie i robiły furorę w wielu tamtejszych klubach czy pubach. Jednak tak jak wspomniałem na początku, lata 90. to okres, kiedy kibole pracowali dla tzw. miastowych. Chuligani i Wisły i Krakowi byli pod skrzydłami Marchewy, czyli właściwie Jacka M., a to powodowało pewien konflikt interesów? W grupie przestępczej często drogi zwaśnionych stron się przecinały i musieli się tolerować. Oczywiście, kiedy sprawy nie dotyczyły grupy przestępczej, zdarzało się, że ci sami ludzie ganiali się po ulicach Krakowa. Być może właśnie te podziały i dziwne zależności sprawiały, że Kraków nie był silnym ośrodkiem gangsterskim w latach 90. mimo dużego potencjału. Wkrótce jednak upadnie gang Marchewy, a później gang Pyzy nazywany gangiem chemików. W Krakowie pozostaną więc tylko Wisła i Krakowia. Od tego czasu w zasadzie każdy, kto chciał zajmować się narkotykami, haraczami, bramkami czy kradzieżami, musiał opowiedzieć się po której ze stron. Nawet jeśli nie miał zielonego pojęcia o piłce, a spalony kojarzył mu się jedynie z nieudanym gotowaniem.
Pierwszy duży przełom, który pokazał, że najbliższe lata będą krwawą areną, aczkolwiek bardziej wyrównanych walk, była sytuacja przed meczem Wisła Kraków - Lech Poznań z 23 listopada 2002 roku. Kiedy to kibice Krakowi spod swojego stadionu przy ulicy Kałuży urządzili sobie spacer na oddalony kilometr obiekt Białej Gwiazdy przy ulicy Reymonta. Oczywiście pasy miały zgodę z Lechem i tak też miało wyglądać starcie. Poznaniacy i Krakowia kontra kibice Białej Gwiazdy. Do starcia doszło pod stadionem i ku zdziwieniu napastników to właśnie wiślacka ekipa wyszła z tego zwycięsko. Jako ciekawostkę powiem, że na oczach swoich ludzi jako jeden z pierwszych powalony został Sabra, jeden z przywódców antywisły. Dziś Sabra jest na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju. Na podstawie artykułu 148 kodeksu karnego, więc za zabójstwo. Drugie zdarzenie niestety było już tragiczne. Na jednym z krakowskich osiedli, dokładnie drugiego pułku lotniczego, po meczu Schalke Wisła, swoją drogą jednym z najlepszych spotkań polskiego klubu w historii europejskich pucharów, dwóch kibiców Wisły świętowało zwycięstwo 1-4 swojej ukochanej drużyny. Usłyszał to Mariusz M., pseudonim Szogun. Doszło do bójki, podczas której, nie używając sprzętu, zakatował jednego z chłopaków. Jego obrażenia były makabryczne. Można powiedzieć, że wtedy właśnie wojna krakowska weszła na nowy poziom. Świadki boli potrafi być jednak stanem umysłu, co udowodnił człowiek o pseudonimie Neo, kibic Wisły. Neo trafił do aresztu na Montelupich za jakieś chuligańskie wybryki. Los chciał, że trafił do celi z chuliganami Krakowi, z którymi najprawdopodobniej nawiązał relacje. Ci również podobno pomagali mu materialnie oraz obiecali duże zarobki po wyjściu. Neo do tego stopnia czuł wdzięczność dla nowych kompanów, że kiedy wyszedł, udał się do swojego ulubionego wiślackiego lokalu o nazwie Yakuza, gdzie wyciągnął siekierę i krzycząc, że teraz to on jebie Wisłę, zaatakował kilka osób, w tym dwie poważnie raniąc. Tak jak wspomniałem, świat kibicowski potrafi być stanem umysłu. Zwłaszcza, że w 2004 roku Neo wraz z Metalem będą zamieszani w zabójstwo kibica Wisły o pseudonimie Fujin. Szef Krakowi szybko opuści areszt, a Neo weźmie całą winę na siebie, a następnie odbierze sobie życie. Neo miał 21 lat, a Metal? To była druga śmierć, w którą był zamieszany i były kolejne, choćby niejakiego dziekana pod Multikinem. Zaczęli ginąć również niewinni młodzi ludzie. I tak w 2003 roku 23-letni Filip H. na jednym z wiślackich osiedli został zapytany przez dwóch agresorów, komu kibicuje. Zgodnie z logiką miejsca, w którym się znajdował, odpowiedział, że Wiśle. Niestety to byli kibice Krakowi. Filip tego starcia nie przeżyje. Również w 2003 roku na śmierć zostanie pobity 17-latek. Więcej szczęścia będzie miał 19-letni student AGH, który pomimo ciosu siekierą w plecy i kilku ciosów nożem ujdzie z życiem. Napastnikom nie będzie przeszkadzać fakt, że 19-latek nie interesował się piłką, tym bardziej kibicowaniem. Przy czym warto wspomnieć, że i kibole Wisły i Krakowi prowadzili regularny wywiad na temat rywali. Robili zdjęcia na stadionach i orientowali się, kto jest kim. Więc czy to były przypadki, czy chęć wyżycia się? Około 2005 roku zaczęła tworzyć się grupa o nazwie UD Gang. Jej trzon stanowili Master, Smoku, Szogun czy legendarny już człowiek. W tym też czasie Krakowia miała swoich licznych przedstawicieli w Hiszpanii. Najczęściej były to osoby ukrywające się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wtedy też zapewne powstał szlak, o którym lata później będą mówić i pisać media w kontekście gangu zielonego czy najpiękniejszej polskiej przestępczyni Magdaleny K. Choć na początku zapewne nie były to takie ilości, o jakich donoszono całkiem niedawno. Warto wspomnieć, że dla Metala śmierć Neo, o którym wspominałem niedawno, była zbawieniem. Kiedy kompan już nie żył, można było śmiało zrzucać na niego odpowiedzialność za przestępstwa i dzięki temu samemu wyjść z wielu spraw suchą nogą. Przecież umarłemu nie robi to różnicy. Nie przeszkadzał mu również rosnący w siłę UD Gang. Wręcz z nim aktywnie współpracował na polu przestępczym. Choć ze spraw kibicowskich, czyli biegania po Krakowie z maczetami, zaczął się trochę wycofywać. W pewien sposób nastąpiła zmiana i to Tomasz C., pseudonim Człowiek, był teraz tym gościem, który wdawał się rywalom z Zabłoni najbardziej we znaki. Agresja narasta. W 2005 roku ginie przypadkowy chłopak, który przyjechał w odwiedziny do ojca. Pseudokibice, jeśli uda się ich złapać, otrzymują śmiesznie niskie wyroki, kilku lat pozbawienia wolności za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W marcu 2006 roku ginie ledwie 21-letni kibic Marcin K. Tylko dlatego, że inni kibice Białej Gwiazdy ukradli flagę Krakowi. 2008 rok to z kolei śmierć Łukasza W., pseudonim Krótki. Równocześnie w tym samym roku, czyli 2008, policja chwali się, że rozbiła grupę mokotowską, dając do zrozumienia, że w naszym kraju nie ma miejsca na brutalną przestępczość zorganizowaną.
Jak na ironię, w tym samym czasie do Krakowa przyjeżdżają coraz większe transporty narkotyków. Dzieciaki i przypadkowo osoby tracą życie lub zdrowie i ta sytuacja nie zmieni się przez najbliższą dekadę. Jednym z najgłośniejszych punktów konfliktu była śmierć Tomasza C., pseudonim Człowiek. Od momentu wyjścia z więzienia w 2007 roku Paweł M., pseudonim Misiek, dość mocno angażował się w wojnę z Krakowią. Oczywiście nie przeszkadzało mu to robić interesów choćby z Masterem, jednym z szefów Jude Gangu, bo właśnie w taki sposób Misiek budował imperium, którego punktem kulminacyjnym będzie przejęcie Wisły i doprowadzenie jej na skraj upadku. Tomasz C. był solą wokół Miśka. Wiemy dziś o co najmniej dwóch nieudanych próbach złapania go. Jedna sytuacja była przypadkowa. Ktoś po prostu zauważył go w markecie, z którego udało mu się wydostać i oddalić. Druga historia była bardziej zaplanowana. Jednak człowiek po próbie staranowania napastników, gdzie musieli skakać na pobliski płot, uciekł samochodem jadąc po chodniku. Ważne jest to, że Sharksi nie chcieli tylko pobić wroga, chcieli go wyeliminować. Najkorzystniejszą opcją było dla nich doprowadzić Tomasza C. do trwałego kalectwa. Sam zainteresowany nie pozostawał bierny na to polowanie. W 2010 roku wraz z kompanami pewnego zimowego wieczora zaczaił się pod blokiem na osobę o pseudonimie Ryba. Napastników było 10. Ryba otrzymał kilkadziesiąt ciosów ostrymi narzędziami, w wyniku czego stracił rękę w nadgarstku, która ostatecznie została mu przeszyta. Człowiek w przerwach między atakami nagrywał wszystko telefonem. Ta historia sprawiła, że Sharksi jeszcze bardziej chcieli go dopaść. I udało się 17 stycznia 2011 roku. Akcja była doskonale zaplanowana. Były czujki, krótkofalówki. Nikt nie miał telefonów komórkowych, aby nie zostawić śladu cyfrowego. Człowiek nie miał szans. Zacytuję tutaj fragment artykułu z TVN24. Srebrnym Audi jedzie Tomasz C., pseudonim Człowiek. Tak go wszyscy nazywali. Był gotowy na każdą akcję. To był numer jeden albo dwa wśród nich, mówi krakowski policjant zajmujący się porachunkami gangów. Był jednym z tych, którzy decydowali o wszystkim, dodaje. Nagle w jego samochód uderza Jeep. Człowiek wybiega z samochodu w głąb osiedla. Goni go kilkunastu mężczyzn. Wszyscy są zamaskowani. Mają maczety i inne ostre narzędzia. Tomasz C. chowa się w kabinie śmieciarki. Wyciągają go i... Byli nabuzowani, nakoksowani, mówi policjant. Napastnicy zadali mu kilkadziesiąt ran. Tomasz C. nie przeżył. Niewiele osób wie, że na miejscu zbrodni jedna z plam krwi należała do sprawcy, który został przypadkowo uderzony przez kolegę ostrym narzędziem. Nikt o tym wtedy nie myślał, nikt ze śledczych. Przecież krew była wszędzie. Kolejną ciekawostką jest to, że jeden z sprawców mieszkał bardzo blisko miejsca, w którym to się wydarzyło, więc jak gdyby nigdy nic, po wszystkim poszedł do domu. Trzecią ciekawostką jest fakt, że w porachunkach brał udział Ryba. Ten sam, który stracił dłoń, a jedna z osób uniknęła wyroku, dlatego że przyszła na miejsce zbiórki z imprezy, więc koledzy go nie zabrali na akcję. Sprawa zrobiła się medialna, no i oczywiście wtedy dopiero policja jako punkt honoru postawiła sobie walkę z krakowskimi kibolami. Więc kilkunastu Sharksów ucieka do Anglii. W tym czasie Misiek wraz z adwokatami obmyśla strategię obrony. Ostatecznie, jak zwykle, zarzuty będą dotyczyć pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co groziły niewspółmiernie do czynu niskie wyroki. Mówimy tutaj o karach rzędu 3 lata pozbawienia wolności. Krakowia nie chciała pozostać dłużna i próbowała zapolować na Pawła M. Ten dwukrotnie uniknie brutalnej wendetty, głównie dzięki zbiegowi okoliczności. Gdyby znalazł się w danym miejscu kilka minut później, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. 23 września 2012 roku dochodzi do kolejnej głośnej akcji, tym razem na ulicy Dobrego Pasterza, między innymi pod Multikinem. Zaczęło się od sprzeczki spowodowanej smyczami klubowymi. Wkrótce na miejscu zjawiają się dodatkowe siły obu stron. W szeregach Krakowi jest sam metal, zaczyna się regularna wojna. Wisła nie miała szans. Kibole tego klubu zaczęli uciekać koło parku wodnego, a następnie przez rondo Barei. Dwóm chuliganom Białej Gwiazdy nie uda się zbiec. Dla jednego z nich skończy się to tragicznie. Dariusz D., pseudonim Dziekan, w wyniku obrażeń poniesie śmierć na miejscu. Druga z ofiar odniesie obrażenia zagrażające życiu, ale przeżyje. Już podczas ucieczki zostanie zatrzymanych trzech kiboli Krakowi, wśród nich Metal. Niedługo po tym wydarzeniu na trybunie Krakowi pojawi się transparent z napisem: powiedz Dziekan skurwysynie, co tam leci w Multikinie. A zdjęcia z prosektorium wypłyną do internetu. Oczywiście cały czas giną mniej lub bardziej aktywni kibice i przypadkowo osoby. W 2010 roku na Olszy ginie 28-letni chuligan Wisły. W tym samym roku w bójce obu ekip ledwie 17-latek. W 2012 roku przypadkowy nastolatek, który z dwoma kolegami, szedł na stację benzynową. Chłopcy zostali napadnięci przez aż 11 pseudokibiców Wisły. Jak zwykle wyrok dotyczył pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
Do kolejnej tragedii doszło w czerwcu 2013 roku. Na ulicy Żywieckiej od jednego ciosu fiskarsem zmarł niejaki pociąg z Wisły. Karczownik ogrodowy, który jest laserowo obcinany, oderwał mu rękę wraz z tętnicą. Reanimacja trwa półtorej godziny i pociąga nie udało się uratować. Sprawca zdarzenia, niejaki Wojta z Krakowi, już po kilkunastu godzinach znajdował się w Hiszpanii, gdzie czuł się bezpiecznie. W 2018 roku z kolei ginie 18-letni Miłosz. Opowiadałem o tym w odcinku o Wiśle. Gdyby to wszystko podsumować, to wiele gangów z pierwszych stron gazet nie miało tylu ofiar, ile zebrała święta wojna w Krakowie. Po śmierci Tomasza C., pseudonim Człowiek, trochę osób z Krakowi zaczęło się wycofywać z krwawych potyczek, angażując się jedynie w działalność przestępczą. Z jednej ekipy, która transportowała narkotyki z Hiszpanii, zrobiło się kilka małych firemek i w ten sposób na Krakowi zaczęły tworzyć się podziały i podgrupki handlujące środkami odurzającymi. To znaczy używki pochodziły z tego samego źródła, jednak każda grupa miała swoją własną siatkę dystrybucji. Właśnie w taki sposób wyrosła grupa nazywana Gangiem Braci Zielonych. To o nich na wstępie mówił Szymon Jadczak, że zarabiali tyle na przestępczości, że nie mieli już co robić z pieniędzmi. To właśnie partnerką jednego z nich, dokładnie Mariusza Z., była znana w całym kraju, głównie ze swojej urody, Magdalena K. Rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci. Brzmiał napis na grafice wykonanej przez Krakowie po śmierci Adriana Z., jednego z wyżej wspomnianych braci, który był jednym z dwóch bossów niezwykle prężnie działającego gangu, któremu zarzuca się przemyt i handel ogromną ilością nielegalnych substancji. Mówimy tutaj o tonach. Adrian Z. miał rzucić się na broń jednego z policjantów podczas zatrzymania. Wtedy drugi postrzelił go śmiertelnie w szyję. Adrian od początku zachowywał się agresywnie wobec policjantów. Nic nie robił sobie z ich przewagi liczebnej. Krzyczał na nich, że tu są małe dzieci i mu ubliżał. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. W każdym razie według prokuratury grupa działała w latach 2015-2018 i kierowali nią Mariusz Z. i Adrian Z. Łącznie na ławie oskarżonych zasiadło 20 osób. Sam gang był bardzo hierarchiczny, z silnymi przywódcami i konkretnymi rolami. Były osoby zajmujące się przestępstwami jak obrót narkotyków, były również takie, których zadaniem było pranie brudnych pieniędzy. Niczym w Miami lat 80. Jak powiedział jeden z moich rozmówców, ciekawe ile osiedli w Krakowie było wspieranych brudną gotówką, pchaną w kieszeń deweloperów, którzy doskonale wiedzieli skąd pochodzą te pieniądze i za określony procent gotowi byli je uprać. Grupa też dokonywała napadów na kibiców innych klubów, typowo po krakowsku. W wyniku tego jeden z łódzkich sympatyków o pseudonimie Michael o mało nie stracił ręki. W każdym razie gang według prokuratora w 3 lata obrócił środkami o wartości nawet 100 milionów złotych. A to tylko oficjalna wersja, bo jego członkowie nie są zbyt rozmowni. Przy czym zabezpieczony majątek w postępowaniu to ledwie 9,5 miliona, więc śmiało można założyć, że pieniędzy z przestępczości mogło być znacznie więcej i to tylko wierzchołek góry lodowej. Była jeszcze lichwa, a z bardziej spektakularnych akcji strzelanina, w której na szczęście nikt nie ucierpiał. Kiedy do więzienia trafiają najważniejsze osoby w grudniu 2017 roku, to według prokuratury właśnie Magdalena K. miała przejąć rządy. Jednak jaka była jej rola po grudniu 2017 roku? Póki co ciężko ustalić. Nawet jeśli robiła to samo co jej poprzednicy, to jej rządy trwały niecały rok. Już w listopadzie 2018 roku była poszukiwana i ukrywała się poza granicami kraju i trzeba przyznać, że szło jej całkiem nieźle. Była nieuchwytna ponad rok. Została złapana na Słowacji w lutym 2020 roku w niewielkiej miejscowości, w zasadzie wsi. A w marcu 2021 roku przewieziona do kraju. Póki co proces trwa, na ławie oskarżonych, tak jak wspomniałem, zasiada 20 osób i żadna z nich nie przyznaje się do winy. W wojnie między kibicami z Krakowa śmierć poniosło 15 osób. Niezliczona ich ilość została mniejszym lub większym stopniu inwalidami. Mówimy o dużym mieście w środkowej Europie, nie o polskich żołnierzach na misji zagranicznej na Bliskim Wschodzie. Brutalność i bezwzględność krakowskich chuliganów zdecydowanie wykracza poza jakąkolwiek skalę. Polowania na wrogów, własny wywiad, ustalanie personaliów i adresów zamieszkania, cięcie nożami i maczetami, zabójstwa i to wszystko przez lata na oczach biernego wymiaru sprawiedliwości. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której ktoś zostaje bestialsko pozbawiony życia, a sąd wymierza karę 3 lat pozbawienia wolności? To tylko zachęta do kolejnych akcji. Obie grupy dysponowały takimi środkami, że spokojnie, kiedy ich kompan trafiał w odosobnienie, mógł się czuć zaopiekowany, a jego pozycja w hierarchii po wyjściu, co za tym idzie możliwości zarobkowe, znacznie rosły. Same korzyści, prawda?
Historia z Krakowa powinna być jednym z największych wyrzutów sumienia współczesnego polskiego sądownictwa. A czy jest? Nie sądzę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.